Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. W kalendarzu czwartek to 11 dzień października 2018 roku. Minęła godzina 19. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyflo Radia na żywo z Tyflo Podcastem. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, przy drugim mikrofonie Paweł Masarczyk. Witaj, Pawle. Witajcie, witajcie. Skoro się spotykamy, no to będziemy mówić o jakiejś interesującej aplikacji mobilnej. Dziś sobie porozmawiamy o RSS-ach na Androidzie, bo o tym jeszcze nie mówiliśmy, a kanały RSS to zdążyły się już tak trochę, można by powiedzieć, nawet zdezaktualizować, bo kanały RSS były popularne jeszcze kilka lat temu. Teraz takie aplikacje jak wiadomości Google czy Squid i podobne wypierają powoli ten środek otrzymywania informacji. Aczkolwiek on nie ginie. To znaczy, ja myślę, że dalej RSS to jest, bo RSS to jest protokół, to jest trochę tak jakby, wiesz, stwierdzić gdzieś tam, że e-mail został wyparty przez komunikatory. I poniekąd to prawda, bo ze znajomymi najczęściej piszemy na Messengerze czy na WhatsAppie, ale nadal do korespondencji formalnej raczej wykorzystamy e-mail. Wiesz co, tak, tylko ja zauważyłem, może to jest takie typowe dla polskich serwisów internetowych, tych dużych, ale zauważyłem, że niektóre serwisy, na przykład Onet, jak jeszcze kilka lat temu, oni mieli do dyspozycji użytkownika, oddawali bez problemu, dało się to odnaleźć bardzo łatwo. Kanały RSS, tak teraz, na przykład Onet, na stronach Onetu, to już całkowicie nie widzę w ogóle żadnego kanału z RSS-ami. Wirtualna Polska ma taki ogólny kanał dla wiadomości RSS, a kiedyś też mieli różnego rodzaju kategorie, że można było sobie zasubskrybować, co tam tylko chcesz. I też coraz mniej serwisów jakby publikuje na stronie internetowej taki bezpośredni odnośnik na przykład do swojego kanału RSS, żeby sobie można było go gdzieś tam wkleić. Te kanały, nawet jeżeli są, to są dość skrzętnie, mam wrażenie, ukrywane i dostępne tylko dla tych, którzy coś na ten temat wiedzą i wiedzą, jak tego szukać. A widzisz, no bo to jest też ciekawe, że RSS jest dalej wbudowanym komponentem w wielu platformach do dystrybucji wiadomości. Czy jest to WordPress, czy jest to jakiś Drupal, to raczej te mechanizmy nadal oferują RSS-a. No co więcej, RSS-em były różne już wiadomości dostarczane. Nawet kiedyś, nie wiem czy to jeszcze działa, Dropbox miał RSS-a takiego z autentykacją, z autoryzacją, z logowaniem, po którym przychodziły nam zdarzenia z naszego konta. Tak, to pamiętam. Pamiętam, że coś takiego było, że można sobie było to dopiąć gdzieś. Czy to jeszcze jest, to szczerze powiedziawszy nie wiem. Natomiast no, mam wrażenie, że ten RSS jest, jego znaczenie jest trochę już mniejsze w dzisiejszych czasach niż jak to miało miejsce kiedyś. Natomiast no, moim zdaniem to jest nadal bardzo fajny środek, za pomocą którego możemy otrzymywać informacje i możemy sobie sami wybierać, jakie informacje i z jakich serwisów chcemy w ten sposób otrzymywać, bo te wszystkie wiadomości Google i podobne narzędzia, to jest bardzo fajne rozwiązanie. Ja naprawdę zaglądam sobie do wiadomości Google. Swoją drogą, od czasu, kiedy omawialiśmy te aplikacje, to się trochę poprawiła na iOS-ie, bo można się cofać do ekranu głównego za pomocą gestu voice-over potarcia dwoma palcami już od kilku wersji, także naprawili to, a dla mnie to był naprawdę jeden z bardziej uciążliwych bugów w tym programie, ale tam no aplikacja stara się być inteligentna, bo oczywiście możemy sobie tam zakładać jakieś filtry, możemy zaznaczać, że z tych źródeł nie chcemy otrzymywać informacji, możemy sobie to jakoś tam filtrować, niemniej jednak no, tam jest jakaś ta sztuczna inteligencja. A jeżeli my chcemy sami wybierać sobie źródła, z jakich chcemy otrzymywać informacje, no to najlepszym rozwiązaniem będzie nadal RSS. Jak najbardziej, zwłaszcza, że dzięki RSS-owi, RSS-om, protokołowi RSS możemy dotrzeć też do całkiem małych wydawców i całkiem małych serwisów dostarczających treść, nawet do jakichś blogów prywatnych. Jeżeli mamy jakiegoś ulubionego blogera, chcemy go śledzić, czy blogerkę, no to najczęściej te blogi mają jakiś kanał i tego typu dostawcy treści rzadko będą chcieli, chociaż może, kto wie,
będą chcieli dać się zindeksować w jakichś wiadomościach Google. Nie wiem, jakie też tam są reguły akceptowania takich wydawców. No wiesz, blogi technologiczne, jakieś takie portalem. Blogi technologiczne, jakieś takie większe oczywiście, mówię o większych, liczących się bardziej, typu jakiś AntiWeb albo SpidersWeb, są jak najbardziej w wiadomościach Google'a, a to są to są jednak nadal blogi, ale wiem, o co ci chodzi, jakby masz na myśli takie coś, że ktoś sobie powiedzmy ma takiego, jakiegoś tam bloga, publikuje artykuł raz na jakiś czas, publikuje na różne tematy, które go interesują. Tak, to jak najbardziej kanały RSS nadal są dostępne, zwłaszcza jeżeli ktoś ma na WordPressie postawioną stronę, to wtedy z pewnością. No i druga kwestia, nam bliska także, chociaż dziś nie będziemy mówić o tego typu narzędziu, no to podcasty. Podcasty przecież też są dystrybuowane przy wspomaganiu technologii RSS. No aczkolwiek teraz też się indeksuje w różnego rodzaju katalogach typu iTunes, typu Google. W sensie tak, RSS są używane, bo trzeba podać link do feedu, tak. Ale końcowy użytkownik tego nie dostrzega. Tak, no ale też są jakieś różnego rodzaju aplikacje, za pomocą których możemy słuchać podcastów, no i też tam sobie wrzucamy kanał RSS z danym podcastem. Jak najbardziej. To nadal działa i no to... No i są chmurowe czytniki, typu tam The Old Reader, czy Feedly, które pozwalają nam na czytanie różnych wiadomości w jednym znanym... No bo właśnie, bo to jest też tego typu kwestia, jak z każdym otwartym rozwiązaniem, że RSS pozwala nam na dostęp w takim interfejsie, jaki nam się podoba. W takiej formie, w jakiej nam się podoba. Zarówno na przeglądanie co nowego i kiedy co nowego, jak i na czytanie samej treści. Bo już powstały czytniki, które potrafią tą treść przetwarzać, nie trzeba wchodzić na stronę oryginału, na stronę konkretnego serwisu. A wystarczy w samym czytniku RSS pobrać tą treść, czy po prostu czytnik już sam o to dba, że mamy do tego dostęp i jeżeli wolimy taki albo inny interfejs, taką albo inną formę dostępu, no to RSS właśnie tu sprosta naszym oczekiwaniom, bo klientów jest dużo różnych w różnych formach i dla każdego coś się znajdzie. Tak, RSS na przykład w iOSie jest taka do czytania tekstów z RSS-ów, jest taka bardzo fajna, aczkolwiek płatna aplikacja, nazywa się Lir, pisze się to Lire, to możecie sobie w Tyflo Podcaście znaleźć, bo zdaje się, że chyba nawet dwie audycje były na temat tej aplikacji, bo ona się z biegiem czasu zmieniał się jej interfejs, więc no też tam warto było sobie to odświeżyć a propos Lira, ale dziś nie będzie o iOSie, dziś będzie o Androidzie, a konkretnie o aplikacji Newsback, jako o takim dość prostym, ale jednak mimo wszystko funkcjonalnym czytniku kanałów RSS. Zanim, Pawle, przejdziemy do prezentacji, to ja tylko jeszcze przypomnę, Tyflo Podcast na żywo jest również taką metodą kontaktu z Wami. Jeżeli macie ochotę do nas zadzwonić, to śmiało 123 834 835 123 834 835. Ten numer telefonu jest już w tym momencie do Waszej dyspozycji. Newsback, aplikacja na Androida. Aplikacja darmowa, płatna? Aplikacja darmowa i, co ciekawe, stworzona przez kogoś, kto nie stworzył jej jako pierwszej aplikacji dla osób niewidomych. Nie jest to pierwsza aplikacja, jaką ten deweloper zasłynął. Być może część z Was, ci z Was, którzy z Androida korzystają często i się interesują tym, co tam na niego wychodzi, kojarzą taką aplikację, która no, jest nadal, aczkolwiek kiedyś była darmowa, teraz stała się płatna. Nazywa się ona AutoTTS i jest to aplikacja, która służy do automatycznego przełączania języka syntezatora albo nawet samych syntezatorów, w zależności od tego, jaki język, w jakim języku jest tekst, który każemy akurat czytać w tej syntezie. I to w TalkBacku, zanim TalkBack wprowadził swoje mechanizmy przełączania języków, to się sprawdzało bardzo dobrze i sporo osób z tej aplikacji też korzystało. No a później autor postanowił robić różne rzeczy, robił na przykład wietnamski syntezator mowy. O, i zrobił też interesujące. Tak, i ostatnio też zrobił aplikację Chessback, czyli szachy dla niewidomych dostępne w pełni i przemyślane, tworzone z myślą o osobach niewidomych z opcją multiplayer. Zabawka dość nowa. No i myślę, że to nie będzie ostatnia aplikacja tego twórcy, o której usłyszymy. Natomiast jedną z nich jest Newsback.
i dzisiaj właśnie tą aplikację zaprezentuję. No właśnie, zatem Pawle, do dzieła, jak przedstawia się interfejs tej aplikacji, co my tam możemy zdziałać? Okej, okay. Więc otwieram. Urządzenie zostało odblokowane. Mam tu już otwartą aplikację. O, ona się troszkę przywiesza, zaraz się... Godzina 19. O. No, następna otwarta szuflada nawigacji, przycisk. Ta aplikacja, mimo że ma wiele zalet i ogólnie jest bardzo fajna i gdyby nie była fajna, to byśmy nie robili o niej audycji, ma też swoje wady. No, jedną z tych wad na przykład jest to, że autorzy zniecierpliwieni sytuacją, jaka jest, postanowili się pokusić o tłumaczenie interfejsu, jak i dokumentacji dla użytkownika, jak i powiedzmy podręcznika dla użytkownika Google Translatorem. No i mamy niestety efekty takie, że za chwilę się przekonamy na przykład o tym, jak to jest na przykład przycisk plecy w tej aplikacji. Oczywiście chodzi o back. Chodzi o powrót do tyłu. No ale mamy plecy. No i autorzy mają też plecy mają w plecy z tłumaczeniem. A czy można sobie przełączyć w ramach tej aplikacji, w jej obrębie, język na angielski, żeby coś mimo wszystko więcej zrozumieć, czy nie? Czy to jest w zależności od języka w systemie ustawionego? Mamy taką wersję językową. Dokładnie, niestety jest to w zależności od języka systemu i niestety z tym nic się zrobić chwilowo nie da. Więc jest to problem, aczkolwiek tych błędów, takich ewidentnych błędów tłumaczeniowych, nie ma aż tak wiele, powiem więcej. Tą instrukcję obsługi, ten podręcznik użytkownika w takiej formie, w jakiej on teraz jest, nawet da się czytać, bo dzisiaj jeszcze się z nim zapoznawałem, żeby sprawdzić, czy o czymś nie zapomniałem. I powiem, że mimo iż tam parę rzeczy jest dziwnie sformułowanych, brzmi to tak niegramatycznie trochę, względnie czasami można się zagubić w tym, co aplikacja nam chce przekazać, to nawet da się to czytać i nawet da się zrozumieć, co autor miał na myśli, co program miał na myśli. Więc nie jest aż tak źle. Da się jak najbardziej z aplikacji korzystać. Widziałem dużo gorsze tłumaczenia automatyczne. O, tak. Sztuczna inteligencja od Google'a coraz większe postępy robi. To prawda. Tłumacze drżą. Tak. Okej. Więc tak, mamy aplikację. W tym momencie mamy widok, zdaje się, nawet jakiejś konkretnej... On to nazywa gazety. Chyba nawet po angielsku nazywa się to newspaper. Czyli po prostu kanału RSS konkretnego serwisu, który tu mamy wczytany, zaraz zresztą zobaczymy. Już usłyszeliśmy, że mamy przycisk otwierający szufladę nawigacji, to jest taki typowy przycisk dla aplikacji z systemem Android. Australia, top stories. A więc właśnie, włączony mam, dlaczego Australia? Oprócz tego, że możemy dodać sobie własne kanały do aplikacji, oferuje ona też edycje różnonarodowe, różnojęzyczne wiadomości Google. I przez wiadomości Google mamy tu na myśli właśnie różne kategorie, można się potem zagłębić, tam podróże, zdrowie, styl życia, polityka i tak dalej. I możemy sobie wiadomości z tych działek po prostu czytać. Nie mamy żadnej kontroli nad tym, jakie źródła są tu uwzględnione. Po prostu dostajemy taką papkę informacyjną, jaką Google uznał za stosowną i ona sobie tu po prostu jest. No więc tu mamy na przykład Australię. To już sobie przy okazji zobaczymy, jak wygląda ekran po takim typowym wczytaniu jakiegoś feeda, jakiegoś kanału RSS konkretnego portalu. Ja jeszcze potem wrócę na chwilę do listy gazet, do jakiegoś ekranu głównego, żeby zobaczyć i pokazać też Wam, jak wygląda taka aplikacja, że tak się wyrażę, goła po uruchomieniu jej zaraz tak bez żadnego przygotowania, powiedzmy. Emotional moment of Australia, top stories. To jest ten nagłówek i tu... Emotional moment of Nerfinski z Lost Dog Hoveles und Distret after 3 hours of surfing for 29 minuty temu. Czytać na liście. Tak, to jest już pierwszy element, to jest lista artykułów. Tych artykułów tu się ładuje chyba po 20 na raz, przynajmniej w tych googlowskich edycjach, bo w innych kanałach już widziałem, że załadował mi i ze 400. Natomiast tutaj widzimy, że są artykuły. To są tytuły, potem słyszymy, tam było 35 czy ileś tam minut czy godzin temu, czyli jak dawno temu została opublikowana wiadomość. No i czytać, czyli że jesteśmy, chyba zdaje się, że to była ostatnia rzecz, jaką zaczął mi czytać Newsback, więc jest też informacja, że to jest to, czego aktualnie słuchamy. Melania Trump tells apps. Hurricane Mike, Malaysian government, Trump tells on Outlook. Tu są wiadomości. Man, Puk, hunt, out, by, strong, ever, yom, jest ich 20. O. Lista gazet, przycisk. I gdy już skończy się lista artykułów załadowanych, mamy przyciski. Co ciekawe, przyciski są
Jest ich z 10 i mamy dwa rzędy. Po 5 przycisków na rząd. I pierwszy rząd to jest. Lista gazet, przycisk. Lista gazet i jeżeli to wciśniemy, pojawi nam się lista kategorii RSS tak naprawdę, czyli jeżeli zaimportowaliśmy, wpisaliśmy adres powiedzmy serwisu, który ma kilka kanałów RSS, tam nie wiem, jeden dla wiadomości, drugi dla komentarzy, albo wiadomości z kraju, ze świata, pogoda, polityka, sport, to pokaże nam się tutaj cały portal, tam nie wiem, Wirtualna Polska, tak jak tu Michał podał przykład, czy Onet. Dopiero po wejściu mamy te kategorie, takie podkategorie. I to jest traktowane jako gazeta w rozumieniu aplikacji, cały taki portal. Jeżeli stukniemy z przytrzymaniem, pojawią nam się tylko te, które subskrybujemy. Możemy mieć jakby zapisane konkretne portale, ale nie musimy ich koniecznie subskrybować. Możemy je po prostu sobie mieć do przeglądania w czasie wolnym, kiedy mamy ochotę od czasu do czasu do nich zajrzeć, nie muszą się nam one odświeżać w tle, bo Newsback też ma taką funkcję, że może odświeżać nam w tle te treści, nawet gdy nie jest włączone co jakiś czas, nie jest niestety napisane co jaki i też tego nie możemy zdefiniować. Te rzeczy są nam pobierane. Tematy, przycisk. Tematy to są podkategorie i tu możemy po prostu sobie wybebeszyć całą listę podkategorii z różnych serwisów i możemy je tutaj przeglądać. Ostatnie artykuły, przycisk. Ostatnie artykuły, czyli ostatnie artykuły, jakie zostały ściągnięte, czyli to jest po prostu taka oś czasu. Czyli najnowsze rzeczy możemy tu sprawdzić, programie. Tak? Tak, ze wszystkich kanałów, jakie tylko mamy wprowadzone, aha, bo to nie jest tam, że jakieś subskrybowane, czy jakieś, tylko jak mamy jakieś kanały, to tu mamy taką oś czasu wszystkiego, co mamy wprowadzone i co się tam tylko ściągnie. Jasne. Zapisane artykuły, przycisk. Zapisane artykuły to są artykuły zapisane do odczytu offline, czyli jak nie mamy internetu, możemy sobie te artykuły z zapisanych przeczytać. Możemy sobie dowolny artykuł, za chwilkę pokażę jak, wysłać po prostu do naszego takiego folderu z ulubionymi i w czasie wolnym, czy kiedy tam mamy ochotę, poczytać je nawet bez internetu. Jeszcze przycisk. Jeszcze. To jest właśnie jeden z takich przycisków, które powinny być podpisane troszkę inaczej. Ja bym proponował więcej albo więcej opcji. Natomiast automat zadecydował, maszyna losująca, że będzie stwierdziła, jeszcze, że idealnie to będzie jeszcze. Jeszcze. I tu mamy różne opcje dotyczące artykułu aktualnie załadowanego. Za chwilkę też będę pokazywał, a zresztą mogę nawet teraz pokazać. Co chcesz. To jest też ładnie nazwane. Udostępnij artykuł na liście. Udostępnić możemy go, no wiadomo, jak to w Androidzie, dowolnym medium, dowolną aplikacją, która to wspiera. Czy jakiś tam mail, Twitter, Facebook i tak dalej, tak? WhatsApp. Tak. Możemy zapisać do offline, do odczytu później. Otwórz w przeglądarce. Lub otworzyć w przeglądarce. Tak jak, Australia, top 100. Jak sama nazwa wskazuje. Bo to od razu to zapytam, Pawle, czy ta aplikacja, jeżeli sobie otworzymy jakiś artykuł, to domyślnie, jak rozumiem, nie otwiera w przeglądarce, tylko w jakiejś takiej swojej własnej i ona okraja ten artykuł z tych różnych takich treści, typu jakieś menu i tak dalej, czy nie? Czy nie ma tej funkcji? Jest. To znaczy są dwie opcje. Za każdym razem jest to przetwarzane tutaj lokalnie przez aplikację i albo mamy tryb self-voicing, to jest ten, który ja mam teraz i pokażę wam za chwileczkę, jak z niego korzystać, czyli po prostu używamy tej aplikacji jako odtwarzacza poniekąd muzyki. Mamy takie tutaj przyciski typu przewijanie w tył, w przód, poprzedni, następny artykuł, odtwarzaj, pauza. I to bardzo fajnie działa, to jest jedna z moim zdaniem najlepszych funkcji tego programu. Bardzo ładnie to działa w połączeniu z słuchawkami, z pilotem lub głośnikiem Bluetooth lub jakimś urządzeniem, które ma możliwość przerzucania utworów. Aha. To wam za chwilkę pokażę, bo to jest fantastyczna sprawa. Natomiast możemy też włączyć tryb, w którym po prostu otwiera się widok przeglądarki, taki widok sieci web, ale taki wbudowany w aplikację. I to jest też wtedy okrojona treść, ale jak ktoś po prostu nie chce, żeby mu czytała jakaś synteza czy coś, tylko woli sobie samodzielnie po tym artykule nawigować linijka po linijce i po prostu przeglądać to jak tekst, to taka możliwość też tu jest. Włącza się to w ustawieniach, zaraz też będę to pokazywał. No a w razie gdyby był jakiś problem, bo czasem te silniki, które wyłuskują treść z danego artykułu, no nie wyłuskają tego, co byśmy chcieli, albo na przykład jeżeli artykuł podzielony jest na kilka stron, to też czasem nie ma dostępu do tej tak zwanej paginacji, no to można sobie właśnie otworzyć to w przeglądarce internetowej i wtedy już na pewno zapoznamy się z treścią tego artykułu. Dokładnie. No i mamy dolny rządek pięciu klawiszy. Poprzedni artykuł, przycisk. Poprzedni artykuł.
Plecy, przycisk. Właśnie plecy, o których wspomniałem, czyli wróć w tył. Rozpocznij, wstrzymaj, kontynuuj czytanie, przycisk. Dokładnie, rozpocznij, wstrzymaj, kontynuuj. Naprzód, przycisk. Tak. Następny artykuł, przycisk. I to, dokładnie. Więc te 5 przycisków pozwala nam na nawigację i raczej to, co one robią, no, jest już wyjaśnione w samej nazwie tej kontrolki. Poprzedni artykuł i następny artykuł przeskakuje. Jeżeli naciśniemy z przytrzymaniem, co ciekawe, rozpocznie się odczytywanie wszystkich nagłówków po kolei. I one będą tak sobie lecieć. W momencie, kiedy naciśniemy odtwarzaj, zatrzyma się na tym nagłówku, który ostatnio był przeczytany i zostanie rozpoczęte odczytywanie artykułu, treści jego. Więc można sobie zrobić taką prasówkę, szybko przelecieć po nagłówkach, znaleźć to, co nas interesuje, nacisnąć play i odtworzyć. Zaraz się tu tym zainteresujemy. Następny artykuł. Co ciekawe, aplikacja, co będę jeszcze pokazywał w ustawieniach, potrafi rozpoznać język, w jakim jest artykuł. I dla każdego języka można przepisać osobno syntezę, dzięki czemu angielskie artykuły będą czytane po angielsku, polskie po polsku i tak dalej. Ja może przejdę na jakiś polski. A z ciekawości zapytam, co w sytuacji, kiedy aplikacja źle rozpozna ten język? Jest jakaś szansa, żeby się z tego wtedy wykaraskać? Można wyłączyć autorozpoznawanie. Po prostu. Rozumiem. Niestety nie ma póki co opcji przypisywania do konkretnego serwisu tych opcji. Być może się z czasem pojawi, no albo można przejść w ten tryb czytania ręcznego, talkbackiem, nie za pomocą aplikacji. No dobrze, spróbujmy włączyć jakiegoś Spiders Weba, bo chyba go mam. Tematy, przycisk, lista gazet, przycisk, tematy, przycisk, lista gazet. Lista gazet. Gumin Tech, ja subskrybo, anuluj subskrypcję, RSS Reader Export. O, właśnie, to może skoro już tu jesteśmy. Subskrybować, Austria, Next, otwarte, Nextback, lista gazet. Dokładnie, skoro już tu jesteśmy. To sobie przejrzyjmy. Tutaj mamy Newsback, lista gazet. Australia, Google News, Australia na liście. O, i przez to, że zacząłem się bawić tam australijskim wydaniem Google News. Subskrybować, przycisk, Google Tech, subskrybować, przycisk. To już mi przeniosło to gdzieś na górę feedów, gdzie to zazwyczaj było tam pod spodem. I tu mogę przyciskiem zasubskrybować, czyli że życzę sobie, aby automatycznie odświeżał, żeby się pojawiało w liście subskrybowanych i tak dalej. Google Tech, subskrybować, anuluj subskrypcję, przycisk. I tu mamy, żeby było ciekawie, dwa przyciski. Subskrybuj, nie wiecie po co, bo to już subskrybuję tak czy siak. I jak nacisnąłem właśnie subskrybuj, no to zniknął mi teraz ten przycisk, czyli albo zasubskrybował mi drugiego feeda z komentarzami, który tam jest w środku, albo... No właśnie, nie wiem co, taka dobra sprawa. Ale jest teraz anuluj, więc na pewno subskrybuję. RSS Reader Export. To kolejna rzecz, o której warto wspomnieć. Aplikacja akceptuje pliki OPML. I mamy dwie metody importu. Albo przez opcję importuj wszystko w menu, czyli importowane są wszystkie pliki OPML znalezione zarówno w folderze specjalnym aplikacji, który jest utworzony w naszej pamięci urządzenia, jak i w folderze pobrane, tam gdzie się pobierają nasze pliki z przeglądarek, z różnych aplikacji, ten folder download, który jest w pamięci głównej urządzenia. Jeżeli w tych dwóch folderach znalezione będą pliki OPML, zostaną one zaimportowane. Można też taki plik wskazać z dowolnej lokalizacji. Jeżeli ktoś nam wysłał taki plik mailem, WhatsAppem, jakiś inny sposób, możemy ten plik otworzyć w aplikacji Newsback. Jedyny problem jest taki, że trzeba zmienić rozszerzenie z OPML na XML. I tu autorzy twierdzą, że to jest jakieś ograniczenie Androida i że Android nie rozpoznaje OPML. Ja bym się z tym nie zgodził, bo mam troszkę innych czytników czy podcatcherów i one bez problemu obsługują OPML, więc tu jest jakieś niedopatrzenie ze strony autorów niestety. No ale może zostanie to kiedyś naprawione. Może do nich dotrze, jak to powinno się robić. Okej. Okay. Anuluj subskrypcję. My RSS Feeds to jest taki domyślny katalog, domyślna kategoria, w której zapisywane są kanały, które dodaliśmy ręcznie z palca, wpisując adres. Ja wejdę do RSS Reader Export, bo tu mam wszystkie. Znajomy mi wysłał swoją listę kanałów, ja ją troszkę zmodyfikowałem. I mam tam tylko rzeczy, które mnie interesują. Dywne podcast. Dobre programy. A technologii. Spider S Web. No, Spider's Web. I wejdziemy na Spider's Weba. Pobierz temat RSS Reader Export, Spider's Web. Otwarta szuflada nawigacji, przycisk, poza listą. Istnieje 20 artykułów. O, istnieje 20 artykułów, czyli tyle artykułów pobrano. Oczywiście istnieje ich na pewno dużo więcej. Natomiast tyle zostało pobranych. RSS Reader Export, Spider's Web.
Dlaczego? RSS Reader Export, Speeder SW, poza listą. To jest nagłówek, czyli to, co mam teraz otwarte, podana jest pełna ścieżka, czyli że wszedłem najpierw w RSS Reader Export, w tą kategorię, a później w Spiders Weba. Dlaczego wszystkie nowe logotypy wyglądają tak samo? 31 minut temu, nieprzeczytane, na liście. O, i tutaj dowiadujemy się właśnie, to co było już przy tym australijskim, przy tej australijskiej gazecie, że tu mamy po prostu wiadomość, jest jej nagłówek, jak, kiedy została wrzucona, no i jaki jest jej status, czy nie przeczytana, czy przeczytana, czy w trakcie czytania. I kiedy była, no i, możemy i tak kiedy ona się pojawiła w ogóle, kiedy została opublikowana, tak? Tak. 31 minut temu tak. Na przykład. SNK Heron jest takim, więc wielu na to czekało. Castingi sugerują powstawanie bóle 2 godziny, 10 minut temu, nie przeczytane. No dokładnie. I mamy takie oto wiadomości. No i teraz możemy spróbować coś przeczytać. Ja może zademonstruję, jak działa to odczytywanie takie seryjne, że przeczytane mi zostaną nagłówki. Nacisnę z przytrzymaniem. Następny artykuł, przycisk poza listą. I poczekamy, aż zacznie czytać. Dlaczego wszystkie nowe logotypy wyglądają tak samo? SNK Heron Stack Team, wraz z zespół nagimi postaciami to szczyt żenady, recenzja. Wielu na to czekało, castingi sugerują powstawanie bóle 2. Polacy nie biorą Niemców, polskie legimi przyjmuje niemieckie ratwy. Debiutuje Honor 8X z wielkim ekranem i w bardzo dobrej cenie. Rozpocznij, ładowanie artykułu, nowość PKO, wystarczy selfie i zdjęcie dowodu, żeby założyć konto. Trzy interakcje, PKO jest kolejnym polskim bankiem, który wprowadzi możliwość zakładania konta bez wizyty w oddziale. Już niedługo wystarczy zrobić sobie selfie, żeby zostać klientem. PKO zgodnie z planem unowocześnia swoje usługi. Bank, który chwali się, że jako pierwszy postawił w Polsce bankomat i wydał w naszym kraju kartę kredytową, podobnie jak kilka konkurencyjnych przedsiębiorstw, pozwoli klientom założyć konto zdalnie, bez konieczności odwiedzania placówki. Zakładanie konta w PKO bez wychodzenia z domu i bez czekania na kuriera. Obecnie trwają testy nowego systemu, który pozwoli konsumentom na założenie konta w kilka minut. Na stronie internetowej banku. Specjalnie czytam całą wiadomość, bo zobaczymy, no co się stanie na końcu. No dokładnie. Po weryfikacji danych będzie można zacząć korzystać z rachunku. Miałem okazję zobaczyć, jak nowy system zakładania konta wygląda i działa w praktyce. Byłem miło zaskoczony. Strona internetowa uruchamiana na komputerze wygląda schludnie. Komunikaty są czytelne i zrozumiałe. Lewa kolumna pokazuje, ile kroków jeszcze zostało, by cieszyć się rachunkiem. Cały proces zakładania konta trwa kilka minut. PKO pomyślał o klientach, którzy nie mają laptopu kamerką, tylko NP, komputer stacjonarny lub korzystają z notebooków podpiętych do monitora. Przechodząc proces zakładania konta z poziomu komputera, zdjęcie dowodu oraz twarzy można zrobić wykorzystując smartfon z aplikacją Beopay. Po zakończeniu rejestracji nie trzeba czekać na przesyłkę z umową. Ta dostępna będzie w formie elektronicznej. Usługa będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych jeszcze w tym roku. W przyszłości bank planuje też odejście od papieru podczas zawierania umów w banku. Wystarczy do tego aplikacja mobilna. Oprócz nowego sposobu zakładania konta PKO pochwalił się nową ofertą dla mikroprzedsiębiorców. Z myślą o najmniejszych przedsiębiorstwach, które zatrudniają do 9 osób i stanowią 96% firm w Polsce. Bank przygotował konto Przekorzystny Biznes. Opłata za korzystanie z niego to 9 zł miesięcznie, ale może być prowadzone bez żadnych opłat, jeśli działalność spełnia jeden z poniższych warunków, ma wpływy na poziomie 2000 zł miesięcznie lub więcej, realizuje przelewy do Urzędu Skarbowego albo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wykazuje wpływy z terminala płatniczego, realizuje transakcje walutowe, korzysta z leasingów PKO. Co ciekawe, w przypadku organizacji... Spróbuję przewinąć do przodu, to jest trochę dłuższa wiadomość. Naprzód przycisk, wystąpił błąd mówienia. No dobra, bo mam tę samą syntezę w talkbacku i w czytniku, to nie był zbyt dobry pomysł, ale spróbujemy. PKO przekonuje do wybrania ich oferty możliwością. No, wystąpił. Za sukces uznana została przez bank czerwca kampania. Tu skaczemy prawdopodobnie po akapitach. Online w aplikacji mobilnej w podobnym terminie, co? W tym wystąpił błąd mówienia. Oraz program PKO dla rodzin. Uruchomiono możliwość korzystania z aplikacji mobilnej po ukraińsku i wprowadzono przelewy 0 zł na Ukrainę przy zachowaniu kursów kantorowych. Bank nie zapomniał też o rodzicach, dając im możliwość wzięcia pożyczek bez prowizji na powrót do szkoły. Wrzesień z kolei przyniósł usprawnienie procesu zakładania tzw. pakietu PKO. Wystąpił błąd mówienia. Miejsce w rankingu Forbes. Jesteśmy na końcu artykułu. Miejsce w rankingu Forbes. Najbardziej przyjazny bank dla firm 2018. Dostaliśmy informację. O! Odezwał się dźwięk. Odezwał się jakiś brzdęk i cisza. Oznacza to koniec czytania. I to znaczy, że skończyła się wiadomość, czyli nie przejdziemy automatycznie do artykułu, ale... Następny artykuł, przycisk. Jeżeli nacisnę przycisk następny artykuł... Galaxy A9 to na swój sposób odpowiedź na ikonę AX. Pierwsze wrażenia. I w tym momencie mogę... No, rozpocznij, wstrzymaj, kontynuuj czytanie. Przycisk. Nacisnąć przycisk odtwarzania i znów załaduje się artykuł. Co ciekawe, jeżeli nacisnę z przytrzymaniem przycisk odtwarzaj, to zdaje się, że artykuły zostaną odczytane jeden po drugim, tak jak są. Czyli możemy sobie zrobić taką gazetę poniekąd, audio. Wrzucamy sobie takiego Spidersweba na przykład. No i sobie możemy przeczytać wszystkie artykuły ze Spidersweba w jednej sesji. Dokładnie, w ten sposób to działa.
Powiem nawet więcej, jeżeli zrzucimy belkę powiadomień z góry. Powiadomienia. Obszar. I to działa nawet jak mamy aplikację Newsback wyłączoną. Ten widget jest tam na stałe. Mam nadzieję, że się tu pokaże, bo mój telefon różnie z tym współpracuje. Uh-huh. Opis na przód. Poprzedni plecy. Przycisk. Galaxy A9 to na swój sposób odpowiedź na ikonę AX. Pierwsze wrażenia. To jest tytuł artykułu, który aktualnie jest podświetlony. I to jest coś, co jest tu na stałe. To jest widget. Nawet jeżeli aplikację wyłączymy, jak ja to zrobię, pewnie mi zniknie, bo mój telefon właśnie robi jakieś takie hotki klocki z tymi powiadomieniami. Ale za większości telefonów, jeżeli wyłączycie aplikację i macie to zdefiniowane w ustawieniach, to powiadomienie się tu utrzyma. I możecie w każdej chwili po prostu ściągnąć sobie belkę, zobaczyć najnowsze wiadomości ze wszystkich źródeł. To tak działa, jak jest wyłączona aplikacja, niestety. Nie można wybrać sobie jednego źródła na widget. Jak mamy otwartą aplikację, to jak najbardziej możemy sobie zdefiniować, możemy ją zminimalizować i na belce będzie tylko to źródło, które wybraliśmy. I te same przyciski mamy. Netsback beta, przycisk. Tu możemy otworzyć aplikację. Poprzedni artykuł, przycisk. I plecy, przycisk. Rozpocznij wstrzyk. Naprzód, przycisk. Następny artykuł, przycisk. Te same przyciski mamy na widżecie, więc możemy z dowolnego miejsca w telefonie, cokolwiek byśmy nie robili, nawet z ekranu głównego, wywołać te wszystkie akcje. No w ten właśnie sposób. Całkiem przyjemne. Co ciekawe, to działa także z pilota dołączanego do dowolnych słuchawek czy głośników. Ja to może zdemonstruję. Włączę mój głośnik Bluetooth. Tylko po niego sięgnę. Mój głośnik to już znacie pewnie, bo robiłem o nim recenzję. Jest to niejaki hiker z Biedronki. Dalej go mam, dalej działa. No proszę. A minęły już chyba 2 lata. Dokładnie, no to wcale nie tak niedawno było, to już trochę czasu minęło. Dobrze, ja go tu włączę. Urządzenie Bluetooth jest gotowe do sparowania. Urządzenie sparowane prawidłowo. No i jesteśmy. I teraz przyciskami poprzedni, następny utwór mogę przerzucać artykuły. Panie artykułu. Nie spałem, bo patrzyłem 3 obiektywy. Ładowanie artykułu. Kolejno odlicz. Samsung prezentuje Galaxy. Nie spałem, bo patrzyłem 3 obiektywy. Samsung Galaxy A7 2018. Pierwsze wrażenia. 12 interakcji. Kiedy czytacie te słowa, Galaxy A9 to na swój sposób odpowiedź na nowość PKO. Wystarczy selfie i zdjęcie dowodu, żeby założyć konto. Ładowanie artykułu. Debiutuje Honor 8X z wielkim ekranem i w bardzo dobrej cenie. 8 interakcji. Honor 8X jest już oficjalnie dostępny na... I w ten sposób znalazłem artykuł. Model ten można określić jako wariant Huawei. I on w ten sposób czyta w tym momencie artykuły. Zobaczmy. Mogę to wstrzymać za pomocą play. Zatrzymałem odtwarzanie. Aha. I teraz ciekawe, bo przedtem było tak, że byłem w stanie nawigować po samych nagłówkach. On nie ładował artykułów, tylko pozwolił mi po nich chodzić. A ciekawe co by... Wystarczy selfie i zdjęcie do Galaxy A9 to na swój sposób odpowiedź na ikonę. Nie spałem, bo patrzyłem 3 obiektywy. Samsung Galaxy, kolejno odlicz. Samsung prezentuje Galaxy A9 z 5 obiektywami. Ładowanie artykułu. Jaki komputer do 2000 zł kupić? Oto Razer nie próbuje zadowolić wszystkich i ja to szanuję. Oto Razer Kone 2, 6 interakcji. Pierwszy smartfon. Aha, czyli jednak ładuje te artykuły. Razer Kone 2 pokazuje, że gamingu... Aha, czyli tu po prostu no już on jest jakby w tym trybie takiego ciągłego czytania. Na to by wyglądało. O co chodzi, tak, Pawle, z tymi interakcjami? Wiesz może? To jest jakiś element Spider's Webu, który jest źle przefiltrowany, jak się ściąga treść artykułu. Prawdopodobnie chodzi o jakieś komentarze, albo tam na samym Spider's Webie jest jakaś wtyczka do, nie wiem, polubień, czy jakichś takich reakcji typowo społecznościowych na artykuły. I ten element w trybie, w procesie przetwarzania treści artykułu nie jest odfiltrowany, jego tam nie powinno być, ale coś jest tam sknocone w ich skrypcie. Ja na przykład wiem, że oni mają do dzisiaj zepsuty ten tryb uproszczony taki, który w Firefoxie się aktywuje, tryb czytania. Aha. Jak się da tryb czytania na Spider's Webie, to nie ładuje się treść artykułu, który chcemy czytać, tylko jakiś tam losowy inny, czy następny, poprzedni. I czytamy coś zupełnie innego niż chcemy. I to ja im kiedyś zgłaszałem, mówili, że o tym wiedzą, ale niestety no nie za wiele z tym póki co zrobili, a było to już jakiś czas temu, więc tam... I tak dobrze, że te RSS-y się ładują, jak się ładują, że możemy te artykuły spokojnie czytać. Tym bardziej, że Spider's Web też... to tak ten RSS też ma właśnie ostatnimi czasy, widzę, schowany gdzieś. Jak kiedyś próbowałem odnaleźć kanał RSS Spider's Web'a, udało mi się, owszem, ale jakoś to było gdzieś schowane. Nie pamiętam już, jak ja to zrobiłem. Mhm. No dobrze, to w takim razie co możemy jeszcze zrobić? Możemy się rozejrzeć, jakie są opcje.
przy konkretnym artykule, bo jeżeli czytamy już jakiś konkretny artykuł, to mamy do dyspozycji różne opcje. I jeżeli teraz nacisnę na przykład artykuł dwukrotnie z przytrzymaniem, taki ten Galaxy A9, coś tam. Co chcesz? Otwórz. Aha, to już widzieliśmy. Jest przycisk. A, jest przycisk. Jeszcze przycisk. Jeszcze. Tu jeszcze nie klikaliśmy. W ten przycisk naciśniemy go teraz. Co chcesz? Zapisz. Otwórz. Aha. Zapisz. Udostępnij artykuł. No i dokładnie to samo możemy osiągnąć, co osiągamy przy stuknięciu z przytrzymaniem. Jeżeli wejdziemy na listę gazet. Lista gazet przy. Mamy na przykład Cool Blind Techa. Mhm. Co chcesz? Eksport na liście. Możemy go wyeksportować, samego Cool Blind Techa do pliku OPML. Kasować. Usunąć go z naszej listy. Przemianować. Albo zmienić mu nazwę. Zmienić nazwę. Ta domyślna jest za długa. Przemianować. Tak. Niestety, czego nie możemy robić, nie możemy przenosić kanałów po folderach. Nie możemy nimi zarządzać w taki sposób swobodny, że przerzucimy sobie po swojemu do jakiejś swojej kategorii. Tego jeszcze program nie posiada. No miejmy nadzieję, że takiej funkcjonalności się doczeka. A czy jest na przykład jakaś wyszukiwarka w tym czytniku RSS, że możemy sobie, nie wiem, na przykład jakieś założyć takie filtry na słowa kluczowe albo po prostu coś znaleźć w tych artykułach, które mamy pobrane? Też niestety nie ma. Nie ma żadnego wyszukiwania, nie ma nawet jakiegoś katalogu RSS-ów, mhm, w którym można by szukać, ani nie ma też wyszukiwarki lokalnej. Nie ma takiej funkcji, tak samo nie ma też synchronizacji z chmurą. Rozumiem. No za to jest na przykład to wykrywanie języków i zobaczmy sobie, załadujemy jakąś tutaj gazetkę. Australia, Google. Niech będzie ta Australia. No tak. Entertainment. O, rozrywka, powiedzmy. Zdaje się, że tam teraz był jakiś serial telewizyjny, który się nazywał College? Jakiś taki reality show, zaraz się przekonamy. No to na razie mamy... Tutaj monolog Kanye'ego Westa. Mamy angielski tekst czytany polską syntezą, ale pewnie jak w to wejdziesz, to się synteza to zmieni, nagłówki, tak? Tak. Ładowanie artykułu. Selena Gomez hospitalized, a timeline of her health struggles. Modal trigger. Selena Gomez wire image. No. Selena Gomez is in treatment for mental health issues, Selena but the 26-year-old singer has been down this road before. Feedback to you, Songstress has been to rehab numerous times throughout the years and has always been... Tak, gdybym tu zaczął przewijać, to by nie było problemu. Feedback to you, bo mam inny syntezator. Rehab numerous times throughout the years and has always been on... Rehab 2014. No, chyba się skończył artykuł, bo już przestało mi czytać, jak przewijałem do przodu. Więc jak widać, te języki rzeczywiście działają. I to całkiem wygodna funkcja. Otwarta szuflada nawigacji. To prawda. No okej, okay, to skoro się już tak rozejrzeliśmy, to może jeszcze zajrzyjmy do menu głównego aplikacji, co tu mamy. Menu. Szuflada nawigacji. Netsbagbyta, kontakt, moje, Netsbagbyta, kontakt, małpawnspark.com na liście. Tutaj mamy od razu kontakt z autorem. Moje kanały RSS. Dodaj moje kanały RSS. Tu można dodać sobie kanał z adresu, wpisując go ręcznie. Różnie to działa, jeżeli wpiszemy na przykład sam adres strony, bez bezpośredniego linku do pliku XML czy tam innego. Czasami zadziała, a czasami nie zadziała. I to jest bardzo ciekawa sytuacja. Będzie trzeba za chwileczkę się temu przyjrzeć. Zaimportuj wszystko. To jest właśnie ta opcja importuj wszystko, o której wspomniałem, czyli importujemy z plików zlokalizowanych w folderze pobrane i z folderu aplikacji. Eksportuj wszystko. Tu możemy wyeksportować wszystko, co mamy do pliku OPML. Ustawienia. I ustawienia. Wspólne ustawienia. Czyli ustawienia takie, no, konkretne programu, jakoś interfejsu bardziej bym to nazwał. Ustawienia głosu. I te właśnie dotyczące głosów najróżniejszych. Wsparcie. Poradnik użytkownika. To jest podręcznik, ten przetłumaczony na polski. Informacja. Licencja. Tu licencje. Informacje o NFSPAC. O takie typowe o programie i to jest w zasadzie wszystko. No więc spróbujmy dodać jakiś kanał. Zobaczymy, czy nam to wyjdzie. Dodaj moje kanały RS. Zaimportuj, dodaj. WhatsApp. Pole edy. Wiadomość głosowa. Australia. Obawiam się, że się otwarły jakieś powiadomienia. No właśnie. Pole edycji.
Stan systemu. Tak, bo u góry wyskoczył mi tak jak baner na iOS-ie, takie powiadomienie i mi niestety rozumiem. W tym samym miejscu, gdzie normalnie byłby ten przycisk, wiesz, i dlatego się tak zrobiło. No i przykładowo jakiś serwis, który moglibyśmy dodać. No skoro masz Spiders Weba, to może Antyweb na przykład, drugi taki. No dobra, to jest antyweb tam.pl, tak? Tak, antyweb.pl. No dobra. Ciekawe, czy znajdzie. I zobaczmy, czy... Australia. Analizowanie kanałów RSS. Proszę czekać. Otwarta szuflada nawigacji. Przycisk. Przetwarzanie kanałów RSS zakończyło się powodzeniem. O, i znalazł. No, niby, że coś znalazł. I teraz zobaczmy... Spak, lista gazet. Antyweb, blok technologiczny. Piszemy dla was już 10 lat na liście. No, widać, że coś znalazło. Anuluj subskrypcję. Australia, Google News. I gdy teraz tu wejdziemy? Anuluj subskrypcję. Przycisk. Antyweb, kanał z komentarzami. Anuluj subskrypcję. Antyweb, kanał z wpisami. O. Antyweb, blok... I to są te tematy tak zwane. Tak. Lista gazet. Czyli kanał z wpisami. No i kanał z wpisami. Z wpisami na przykład. Również temat Antyweb, blok technologiczny. Piszemy dla was już 10 lat. Antyweb, kanał z wpisami. Istnieje 20 artykułów. Pobrało. Brak wcięć, może elastycznie. Taka wizja smartfonów na 2019 mnie nie przekonuje. 1 godzina 41 minuty temu. Nieprzeczytane na liście. No i mamy pięknie z wiadomości ściągnięte. Jeszcze sprawdzimy dla pewności, czy je czyta, bo na CoolBlindTechu miałem jakiś problem. On te wiadomości znalazł mi nagłówki, ale nie chce ładować treści. Treści, aha. Ładowanie artykułu. Brak wcięć, może elastycznie. Taka wizja smartfonów na 2019 mnie nie przekonuje. 1 godzina 41 minuty temu. Czytać. Brak wcięć, może elastycznie. O, taka wizja smartfonów na 2019 mnie nie przekonuje. Felietony. Doceń i poleć nas. Na razie zbliżamy się do ostatnich dwóch miesięcy 2018 roku. Zdecydowanie mija on pod znakiem prawdziwego zalewu wielu urządzeń, ale trudno byłoby spośród nich wybrać coś nietypowego. Na szczęście. No i jak widać, działa. Działa. Na szczęście. Rozpocznij, wstrzymaj, kontynuuj czytanie, przycisk. Na szczęście w 2019 o, może się... jeżeli tu widzicie, fajna funkcja jest taka, że nawet jak coś talkbackiem robimy, przerywamy mu, mamy tą samą syntezę, przeszkadzamy mu tutaj, to on sobie po tym, jak talkback skończy mówić, wznawia czytanie od tego zdania, które zaczął. Więc, no, bardzo inteligentnie to jest rozwiązane. Mhm. Okej, okay. To zajrzyjmy jeszcze do ustawień. No właśnie, no ciekawe, co tam mamy. Moje kanały, dodaj, wspólne ustawienia. Wspólne ustawienia. Wspólne ustawienia. Czyli interfejs. Wspólne ustawienia. Lista gazet. Zaznaczono, pokaż wydania Google News. Pole wyboru. O, tu możemy sobie zaznaczyć lub odznaczyć te wydania Google News. Pewnie większość z was nich nie będzie potrzebować, więc możecie je odznaczyć, bo one są i tak po angielsku. Więc jeżeli was to nie interesuje, możecie je stąd wywalić, żeby się nie pokazywały. One są tak po prostu, żeby coś na początek było. Selby Wojcik. Nie zaznaczono. Wyłącz funkcję samowyrażania. Pole wyboru. Samowyrażania. Jeżeli to zaznaczę, to wtedy będę mógł czytać wiadomości. Zresztą za chwileczkę sobie to sprawdzimy. No dokładnie tak, jak opisywałem, czyli po prostu talkbackiem nawigować po jej treści. Na starcie. Odtwórz dźwięk. Zaznaczono. Aktualności. Przycisk opcji. Nie zaznaczono. Cisza. Przycisk opcji. Możemy wybrać, czy ma być odtwarzany dźwięk, czy nie. To jest taki dźwięk, taki tam, pa, pa, pam, taki typowy dźwięk jakiegoś amerykańskiego tak, radia. Tak, jakby jakieś wiadomości. Kiedy są wiadomości. Dokładnie, taki charakterystyczny dość. Jingle, tak jest. Tego nie pokazywaliśmy, bo już miałem aplikację otwartą, kiedy audycja się zaczęła. On się tam na starcie uruchamia. Wybierz źródło, aby otworzyć przy uruchomieniu. Lista, lista gazet. O, i tu wybieramy, co nam się ma otworzyć, kiedy... Włączamy program, jako ten pierwszy ekran. Zaznaczono lista gazet, ostatnie artykuły, zapisane artykuły, Antyweb, blog technologii, Australia, RSS Feds, informacje ze świata telekom, Arab World, Google News, Argentina. I tu Austria, mamy konkretne, możemy też wziąć konkretną gazetę, konkretny jakiś tam portal. Wspólne ustawienia, lista, lista gazet, automatyczne aktualizacje wiadomości, uruchom automatyczne aktualizowanie wiadomości z subskrybowanych źródeł. Nie zaznaczono nigdy przycisku opcji. Nie zaznaczono tylko Wi-Fi przycisku opcji. Zaznaczono zawsze przycisku opcji. No i tu możemy wybrać, kiedy ma pobierać te wiadomości. Niestety nie możemy zdefiniować, jak często. A szkoda, bo większość czytników ma takie ustawienie. Ale tu, jak widać, nie ma. Wspólne ustawienia. Nie zaznaczono wyłącz automatyczny ekran. Pole wyboru. To jest opcja, która pozwala nam na to, żeby ekran się nie blokował, kiedy mamy aplikację otwartą i wyświetloną. Po naciśnięciu przycisku wstecz. Zaznaczono plecy przycisku opcji. No właśnie, back, czyli no wróć poziom wyżej. Nie zaznaczono wyjście przycisku opcji. Albo wyjście z programu. Rozmiar pamięci podręcznej.
nie zaznaczono, nie, przycisku op, nie zaznaczono, średni, przycisku op, zaznaczono, duży, przycisku opcji. No i też nie wiadomo, jakie to są wartości, średni, duży albo nie, czyli no brak. Też nie wiadomo, jaki, jak duży. Ciekawe, czy brak limitu, czy w ogóle, że nie ma nie być tej pamięci podręcznej? Chyba, że ma nie być niestety, bo raczej bym tu obstawiał, że duży to jest, no na tyle duży, na ile to możliwe. Nie wiem, ile tych artykułów maksymalnie tam też może wejść, tych zapisanych offline. Zastosować przycisk. Domyślna przycisk. No, możemy też zastosować zmiany, albo możemy też je przywrócić zaznaczono do wartości domyślnych. Okej, okay, to ja włączę ten tryb bez self-voicingu. Zaznaczono na starcie. Otwórz. Nie zaznaczono. Self-voicing. Nie zaznaczono. O. Antyweb, blok technologiczny. Piszemy dla was już dziś. Antyweb, blok. Brak wcięć, może ela. Amerykańskim para wpisało. Brak wcięć, może. Teraz wyjdziemy. Otwarta szuflada nawigacji. Blok technologii. Brak wcięć, może elastyczny. Filietony. Doceni i poleć nas. O, i nawet nie jest to widok w sieci web. Brak w antyweb, blok. Brak wcięć, może elastycznie. Taka wizja smartfonów na 2019 mnie nie przekonuje. Komponent WebView. A nie, jest komponent WebView. Ale jest taki bardzo fajnie zrobiony. Filietony. Doceni i poleć. Na razie zbliżamy się do ostatni. Wcięcie? Nie. Należy. W dodatku. Obec. Po raz pierwszy elastycznie. I tutaj przesuwam sobie palcem po linijkach tekstu i mogę sobie go czytać w takim uproszczonym, wygodnym widoku. Aha, czyli coś takiego jak w LIR też jest, też wygląda to podobnie. Tak, natomiast niestety nie ma tu już przycisków wtedy, poprzedni artykuł, następny artykuł i tak dalej. Trochę szkoda, przydałyby się tutaj chociażby, żeby przewijać jakoś te artykuły. Chociaż może dwa palce lewo, dwa palce prawo? Zobacz. Nie. Nie, to niestety nic nie da. A czy jest na przykład opcja czy tu nie ma w ogóle żadnych przycisków, czy tylko tych wstecz i dalej, czy w ogóle, żeby nie, nie cokolwiek zrobić? Nie, jest tylko znaczy jest lista gazet, rozumiem. Tematy ostatnie zapisane jeszcze. Gdybym wrócił poziom wyżej, to mogę sobie przełączyć te artykuły na inne, ale nie ma tu opcji następny, rozumiem. Nie możemy tak przełączać. Rozumiem. Okej. Okay. No to jeszcze ostatnia rzecz, jaką możemy tu zobaczyć, to ustawienia języków. O, chyba znowu kliknąłem w jakieś powiadomienie. Coś się no i to tak. O. Antyweb, blok technologii. Antyweb, blok. Brak w ciebie. Otwarta szuf. Szuf. Dodaj moj. Zainbox. Ustawienia. Ustawienia głosu. I ustawienia głosu. Ustawienia głosu. Aha. Zeskanuj wszystko. Pole. Ustawienia głosu. Tu nastąpiło wykrycie wszystkich głosów, jakie mam. Domyślna. Przycisk. I możemy. Głosu. Automatyczne wykrywanie języka. Nie zaznaczono. Wyłącz wykrywanie języka automatycznego. Pole wyboru. Tu możemy opcję tą wyłączyć, czyli żeby był używany jeden głos wszystkich. Ustawienia głosu. I możemy tutaj wybrać sobie ustawienia. Wybierz język. Lista Afrikaans. Wyświetlane są tylko te języki, które, dla których mamy jakąkolwiek syntezę. Jako, że mam iSpeaka, to tych języków jest tu jest dużo. Jest sporo, tak. No ale mogę wybrać jakiś zaznaczam język. Bułgarski. Baskiński. Fiński, francuski na przykład. Ustawienia głosu. Lista francuski. Wybierz głos. Lista SPAC Bell. O, i mamy do wyboru. SPAC Fra. Pico TDS Fra. I spiki, pico. Zamiana, mowę. Pico zamiana, mowę. Ken. Zamiana, mowę. Fra. O, i zamiana tekstu na mowę Google na przykład, francuska, a to wybierzemy. Ustawienia głosu. Lista, zamiana. Test, przycisk. Tu możemy przetestować. Voici un exemple de texte énoncé en français. No i prawo. I to jest taki standardowy test głosu Google, taki jak mamy też w ustawieniach Talkbacka na przykład, raczej w ustawieniach zamiany tekstu na mowę. Prędkość. I możemy dostosować też prędkość. Zwolnij przycisk 20%. Przyspieszyć przycisk. O, możemy albo suwakiem, jak lubimy, albo przyciskiem zwolnij, przyspieszyć. Ton. Ton, czyli wysokość. Ściszanie przy 100%. Zwiększ głośność przycisk. A, to jest głośność nawet. Smoła. A smoła to jest chyba wysokość. Nie wiem, jaki był oryginał, ale... Upuść przycisk. Upuść! 50, podnieś przycisk. I podnieś. Fajnie. Tak. Zastosować przycisk. Domyślna przycisk. No i zastosować i przywrócić do domyślnych. I to jest w zasadzie wszystko, co Newsback ma nam do zaoferowania. Więc jak widać, trochę się da,
Aplikacja ciekawa, na pewno fajnie się nią czyta, natomiast wiele można by w niej ulepszyć. Na pewno szkoda, że nie ma tej, tak, tłumaczenie i właśnie szkoda, że nie ma synchronizacji z żadnym takim systemem pośredniczącym, typu jakieś Feedly albo podobne narzędzia, bo to w dzisiejszych czasach no jednak się przydaje. Albo to, albo jakieś, znaczy na pewno to i też jakieś zarządzanie tym bardziej subtelne, typu właśnie foldery, typu przesuwanie w górę, w dół, wewnątrz folderu, tego tematu powiedzmy. No, no tego też niestety nie ma. No ale aplikacja cały czas się rozwija, co prawda ostatnio same poprawki wychodzą, ale jak najbardziej nie jest porzucona, o tak to powiem. I aplikacja myślę, jest darmowa. Warto jej się przyjrzeć, warto. Tak, jest darmowa i taką raczej też pozostanie. Tak, Nevsbatsk piszemy nazwę tej aplikacji, to jest jedno słowo, tak? Czy tak. Nevs, spacja, Batsk? Jedno słowo. Jedno słowo, to należy wpisać w sklepie Google'a i sobie tę aplikację można pobrać na nasze telefony i czytać, jeżeli lubicie RSS-y, jeżeli lubicie korzystać z tego narzędzia do otrzymywania na bieżąco różnego rodzaju informacji. Paweł Masarczyk prezentował tę aplikację Newsback. Dziękuję bardzo, Pawle. I ja dziękuję. Do usłyszenia ponownie. I ja też dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.